Wtedy jeden z uczonych w piśmie, który przysłuchiwał się ich rozmowie, widząc, że Jezus dobrze tamtym odpowiedział, poprosił: Nauczycielu, powiedz nam, które z Bożych przykazań jest najważniejsze. Jezus zaś powiedział: Najważniejszym przykazaniem jest to: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Nasz Pan jest Bogiem jedynym. Dlatego będziesz miłował Pana, Boga Twego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, ze wszystkich swoich sił. A drugim zaraz po nim jest: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Żadne z pozostałych przykazań nie jest ważniejsze od tych dwóch. Wtedy uczony w piśmie rzekł: Nauczycielu, powiedziałeś prawdę, ponieważ Bóg jest tylko jeden i poza Nim nie ma żadnego innego, a miłowanie Go całym sercem i rozumem ze wszystkich swoich sił, a także miłowanie bliźniego jak siebie samego, znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i jakiekolwiek ofiary. Jezus, widząc, że człowiek ten rozumie, co mówi, oświadczył mu: Jesteś blisko Bożego Królestwa. Wtedy nikt więcej nie śmiał już pytać Jezusa o cokolwiek. Jak często stajemy na rozdrożach współczesności, gdzie kierunki wskazywane przez światowe nawigacje moralne często zachęcają nas do wycieczki po manowcach relatywizmu i pustki. W tych labiryntach łatwo zgubić kierunek, zapominając o fundamentalnych wartościach, które powinny prowadzić nas jako chrześcijan. Media bombardują nas informacjami o tym, co powinniśmy mieć, jak powinniśmy wyglądać, a przede wszystkim, jak powinniśmy kochać. Ale co na to wszystko odpowiada serce bijące w rytmie Bożych przykazań? Dzisiejsza Ewangelia rzuca światło na to, co w prawie do życia jest najważniejsze. Pytanie postawione Jezusowi przez uczonego w piśmie wyrosło w dalekiej przeszłości, ale ma dla nas, współczesnych, niezwykle aktualne brzmienie. Które z Bożych przykazań jest najważniejsze? Pyta uczony w piśmie. I choć Izraelici wyprowadzili z Tory aż 613 przykazań, odpowiedź Jezusa jest zdumiewająco prosta i krótka. Miłować Pana Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem i ze wszystkich sił. Oraz miłować bliźniego swego jak siebie samego. Oto fundament, na którym powinno opierać się nasze życie. W tych słowach kryje się sekret prawdziwego szczęścia. Sekret, który może przemienić nasze życie i relacje z innymi. Dzisiaj, gdy miłość często jest sprowadzana do uczucia, które przychodzi i odchodzi, zależnie od naszych nastrojów czy korzyści, słowa Jezusa przypominają nam, że miłość to coś znacznie głębszego. To nie tylko emocje, odczuwanie, ale decyzja, wybór, aby być z kimś, dla kogoś, niezależnie od okoliczności. Jeśli Twój przyjaciel, od którego często pożyczałeś pieniądze, zubożał, to nie porzucaj go tylko dlatego, że straciłaś jakąś korzyść. Jeśli Twoje motyle uleciały z trzewi i brakuje Ci namiętności, nie wystawiaj swojej żony na portal internetowy z nagłówkiem Oddam gratis. Bo miłość to także stan świadomości i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Apostoł Paweł w słynnym 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian rozwinął tę myśl mówiąc: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Te słowa ukazują miłość jako postawę, która wykracza poza same emocje, jako siłę, która jest w stanie przetrwać wszystko. Wyzwanie, które przed nami stoi, jest więc jasne. Miłość do Boga i miłość do bliźniego to nie abstrakcyjne koncepcje, ale konkretne zobowiązania. A jak je realizować we współczesnym świecie? Przez autentyczną troskę o innych,
przez uczynki miłosierdzia, przez słuchanie i zrozumienie, przez obecność tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Jezus, doceniając mądrość i pokorę uczonego w Piśmie, wskazał na bliskość Królestwa Bożego. A my? Jak blisko jesteśmy, idąc ścieżkami życia, do osiągnięcia tej bliskości z Bogiem i z naszymi bliźnimi? Apostoł Jan w 4 rozdziale swojego pierwszego listu pisze: jeśli ktoś mówi, kocham Boga, a brata swego nienawidzi, jest kłamcą. Bo kto nie kocha brata swego, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi. Te słowa są wyraźnym podkreśleniem, że miłość do Boga i bliźniego są nierozłączne. Zachęcam was, abyśmy razem w duchu pokory i mądrości odpowiedzieli na Jezusowe wezwanie. Kochajmy autentycznie, nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynami. Bądźmy dla siebie nawzajem źródłem wsparcia i miłości, pamiętając, że w miłości do Boga i bliźniego kryje się sekret prawdziwego życia i dlatego, że Bóg tak chce. Niech dzisiejsze słowo będzie dla nas przewodnikiem na drogach naszego życia. A miłość, którą dzielimy się z innymi, niech będzie magnesem, który przyciągnie nas do Boga i zjednoczy z naszymi bliźnimi. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi. Amen.